dla każdego sportu. Zuzanna Staszczyk, TV Reklama. Jesteśmy dzisiaj z Dzikiem. Cześć. Siemano. 13 kwietnia bijesz się na gali Prime. Jak twoje przygotowanie, jak się czujesz przed swoim występem? No powiem tak, że no Tomasz sobie wymyślił takie zasady, że wiesz, muszę schudnąć do takiej wagi, że no, nieważne tyle od liceum, 95 kg muszę zrobić. Musimy zrobić duże rękawice, bo Tomek chce się wbić w dużych. Także wszystko robimy pod Tomka, żeby ta walka doszła do skutku, bo Tomek, jak słyszeliście, ogólnie jesteśmy po męskim słowie, Tomek nie spierdoli tej, na pewno z tej walki. I jest po męskim słowie, na pewno wyjdzie do tej walki, także nie przejmujcie się, ta walka dojdzie do skutku na pewno. No i przygotowania są takie, że wiesz, walczę z kontuzjami ogólnie dosyć mocno, no ale wszystko jest dosyć pomyślnie jak na przygotowania, nie? A nie boisz się wyjść do walki z kontuzją? Nie, nie, to nie jest, jakby, to nie są kontuzje jakieś takie, co mi zagrażają, wiesz, w moim jakby funkcjonowaniu. Co drugi dzień mam fizjoterapeutę, rozluźniam mięśnie, wiesz, od siłowni ogólnie mięśnie pospinane są mocno, bóle różne w stawach i w ogóle, no to lata siłowni, nie rozciągania się niestety, także rozciągajcie się po siłowni, młodzi, bo później, no, nie, delikatne przykurcze się robią i to ciężko wszystko jakby pogodzić z siłownię, ze sportami walki, to jest bardzo ciężko pogodzić, nie? Czyli Tomek finalnie nie będzie wycofywał się z tej walki? Nie, finalnie jesteśmy po męskim słowie. Tomek na pewno nie jest na tyle odklejony, żeby mówić raz tak, choć wiemy, że on 10 razy zmienia zdanie. Ale Tomek jest sobie po męskim słowie, daje słowo, że wyjdzie, nie? Także no wierzę w to, wiesz, ma, myślę, wiesz, myślę, że potrzebuje pieniążków. Tutaj ma, wiesz, ma rodzinę, ma dla kogo, wiesz, zarobić pieniądze. Także myślę, że wyjdzie na pewno, nie? A czy ty myślisz, że będą to dla ciebie łatwe pieniądze? Powiem szczerze tak, o Tomku każdy gada, że wiesz, ja na przykład, wiesz, o mnie też gadają, że wiesz, że ja się biję to i tamto. Słuchaj, no ja ćwiczę serio parę miesięcy, można podsumować wszystko. Razem sumuję wszystko z pół roku, nie? Ćwiczę. Nie, że bez przerwy, tylko razem wszystko, nie? Walki. Tomek ma 41 lat, czy 42, ćwiczył wiele lat boks, przykładowo, nie? I po Tomku widzę, że on się rusza, to, że on lubi twarde lubi sobie polecieć, to nie znaczy, że on nie umie się bić, wiesz co dzień, nie? I ludzie go skreślają, a ja sam, wiesz, ja sam nie wiem, ja na razie wchodzę w ten świat, jakby to miał więcej walk ode mnie, ja dopiero miałem jedną, powiedzmy, to nawet nie była walka, bo ten Rataj to widzieliście, no to upośledzony bardziej i nie obrażając nikogo, wszedł do tej walki. A właśnie a propos, jak się teraz przedstawiają wasze relacje? Nie, ja wam powiem szczerze, że ta walka z Ratajem to już była na tyle... Co jest? Na tyle ta walka z Ratajem już była tak przegrzana, była bez sensu. Słuchaj, pierwsza walka miała być w Fejmie, gdzie najpierw mi Wojtek Gola powiedział, że mam coś mu zrobić, żeby była, wiesz, walka. Ja mu coś zrobiłem, pojechałem na sezon Warsaw Shore. Okazało się na sezonie Warsaw Shore, że mówią mi, że tej walki nie mam, bo następny prezes Fejmu powiedział, że oni takie zachowanie tolerują. Czyli tak, jeden mi powiedział, że mam coś zrobić, że ta walka była, żeby podkręcić, a drugi powiedział, że takie zachowanie tolerują. No to powiedz mi, to jest logika, nie? Potem następna miała być w Prime, ale niestety złamałem rękę tydzień przed walką. No i trzecia, i to, że tak, ja patrzę na Rataja, naprawdę mi jest go szkoda, o, jak ja widzę, jakiego ma parcia na szkło, on by gówno zjadł, żeby, wiesz, to są osoby, które by gówno zjadły, żeby gdzieś minimalnie chociaż mieć 5 lajków więcej, wiesz co, nie? Dlatego mijasz go szkoda, bo ja na niego patrzyłem, jak na taką ciamajdę, ja wszedłem do tej klatki, jak widziałem, wychodził do tego disco polo maluby, nie? Ja mówię, ja jestem, nie? Czyli bardziej zażenowanie w tym momencie. No to było zażenowanie, no przecież jakbym, to było nie do przegrania, choć ja na przykład Rataj miałem skręconą nogę, ja też do końca nie mówiłem o tym, że miałem pęknięty piszczel prawy i mi było to na rękę, że się biliśmy w boksie, bo nie mówiłem do samego końca, nie chciałem, wiesz, zwalić na to, że, wiesz, ludzie zaraz gadali, że się zasłanią, to miałem papiery, miałem pęknięty piszczel, no ale wyszliśmy w tym boksie, no i no, wiedziałem, że to będzie tak, że niestety wiedziałem, że ta walka będzie wyglądała tak, że do pierwszego strzału i będzie mógł mówić, że go noga boli. No, tak to, no i tak to wyglądało. Ja dostał strzała w ryj, no i tyle. Ja będę chciał rewanż, ale już na normalną bitkę, nie jak taka ciamajda Rataj, tylko wyjdziesz jak taki chłop, a nie to możemy ten rewanż zrobić. No a na ten moment zapierdalam, mam następną walkę z Tomkiem. Następną walkę też mam niedługo będzie następna walka, także mam dwie walki praktycznie zakontraktowane w Prime. Czyli w niedługim czasie możemy się spodziewać kolejnego twojego występu. Następne dwie gale Prime'u na pewno będę. I, no i chcę sam zobaczyć, gdzie ja się znajduję w tych freakach, bo sam nie wiem, na ile mnie stać. Sam nie wiem, wiesz, robię też z zawodowcami, półzawodowcami, sparuję, nie sparuję. I dopiero teraz się okaże, powiedzmy, no Tomek Cik to też nie będzie, powiedzmy, w boksie, duże rękawice też, powiedzmy, jeszcze jedną, dwie walki będę potrzebował, żeby zobaczyć, na ile mogę sobie pozwolić w tych freakach, nie? Dobrze, a jeśli nawiązałeś wcześniej do Fejmu, jaki jest twój stosunek ogólnie do Federacji Fejm?
Ja nie mam żadnego stosunku. Powiedzieli, że mnie blokują, bo oszukali mnie. Powiedzieli mi, że mam coś zrobić, z czego zrobiłem, i powiedzieli mi, no debili robią z ludzi, można powiedzieć, tak za przeproszeniem. I tak się nie robi. No myślę, że myślą, że wiesz, jakby niektórzy tam ludzie myślą, że są lepsi od innych. I to jest słabe zachowanie, nie? Moim zdaniem, nie? Bo mówię, jak ktoś kimś się przybijasz na coś i mówisz, że masz tak zrobić, a potem robisz to i oni robią z ciebie debila. I to poszło jeszcze w ogóle, wiesz, ja miałem słowo dogadane między Wojtkiem a mną, a to poszło internet na wszystkie portale, nie? Że dzik się zachował tak i tak, on chciał walkę wyżebrać, jak chciałem walkę wyżebrać, a na końcu jeszcze Rataj mówił, no, że jak chciałem walkę wyżebrać, a gość mnie wyzywa w każdym wywiadzie, ja dostał w ryj ode mnie za to, że to jeszcze było dogadane i wychodzi na to, że ja że jestem idiotą, nie? Czyli masz trochę za złe federacji. Mam za złe, żalu dużo i tak się nie robi i tyle. Oczekiwałbyś jakichś przeprosin, czy w ogóle? Wywiadzi za chwilkę, dobra? Niestety dzik musiał nas opuścić, bo dostał pilny telefon, ale mam nadzieję, że będzie nam dane porozmawiać ze sobą na konferencji Prime 8 przed wielkim eventem Prime 13 kwietnia, gdzie dzik stoczy swój pojedynek z Tomkiem Chickiem. Chciałabym, żebyście napisali w komentarzach, jak typujecie tą walkę. Czy waszym zdaniem wygra Tomek Chick, czy waszym zdaniem wygra dzik? I tak samo chciałabym, żebyście napisali w komentarzach, jak typujecie walkę wieczoru, czyli Don Casio versus Tańcula. Chciałabym, żebyście wyrazili swoje zdanie także na temat przeniesienia gali z Gorzowa Wielkopolskiego do Warszawy, ponieważ jak wiemy, gala została przeniesiona ze względu na protest, który Maja Staśko wystosowała do prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego i gala została przeniesiona właśnie z tego miejsca do Warszawy. Czy w takim razie kamerzysta będzie miał w tej gali swój udział, czy jednak jego występ zostanie zablokowany? Jak uważacie i jak waszym zdaniem powinien się zachować w takiej sytuacji? Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym materiale. Energia dla każdego sportu. Jim Beam. Dobra 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 energia dla każdego sportu. Dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam. 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 Dobra energia dla każdego sportu. Dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu.